Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie 10 saszetek z kolekcji Road to UEFA Nations League Finals 2022. Kolekcja od Topsa, naklejki. Przygotowałem 10 saszetek i rozegramy pojedynek pomiędzy zespołami Niemiec i Portugalii. Patrzyłem właśnie na naklejki z koszulkami i to są dwie takie najlepsze reprezentacje, które mi wpadły do tej pory, bo jak sami widzicie, ponad 50 zespołów, więc ciężko teraz trafić te najlepsze, ale fajnie, w końcu jest jakaś kolekcja, gdzie nie tylko topowe drużyny są, ale również te słabsze w rankingu. Także dzisiaj pojedynek Niemcy kontra Portugalia, a myślę, że też zrobimy sobie jakiś pojedynek tych najsłabszych, na przykład Gibraltar kontra Wyspy Owcze. Tak więc zaczynamy, moi drodzy. 10 saszetek. Niemcy kontra Portugalia. Taki pojedynek. Napiszcie, jaki inny chcielibyście, żebym rozegrał. I pierwsza saszetka. I mamy Savicza. I patrzcie, jest koszulka Portugalii, czyli punkcik. Hennessy, Chiellini, Albania koszulka. Bakasetas, tutaj mamy więcej zespołów i jest tutaj Portugalia, też jest Niemcy też, więc tego nie będziemy układać, bo obie drużyny też są. Grealish z Anglii. Kolejna saszetka i mamy tutaj Komana. Dalej koszulka Montenegro, Skulason, Isak, zespół Ukrainy, Edmundson, Barszekian i koszulka Anglii. Svetkauskas. I mamy Gündogana z Niemiec, czyli jest wyrównanie 1-1. Bakhar, Oyarzabal. Tutaj mamy Francję. Koszulka Cypru. Oblak i Olsen. Koszulka San Marino, o właśnie jeszcze San Marino, na przykład San Marino kontra Wyspy Owcze, możemy rozegrać taki pojedynek. I mamy Roberta Lewandowskiego, no popatrzcie, pięknie jest świecąca naklejka z naszym kapitanem. Do tego Ampadu, koszulka Bułgarii, Bernardo Silva, Marcio Vieira, Andrasz Sporar i koszulka Walii. Johnny Evans, Bruno Fernandes, koszulka Gruzji, Milan Skriniar, Cady Bar, Simon Kier, Albert Gudmundsson i Mason Mount. Birger Melling, Syunku, koszulka Szwajcarii, Adolfo Hirsch, Cieszynka Hiszpanii, Baumgartner, koszulka Chorwacji i Rumunii. Czyli na razie mamy ten wynik 1-1, nic się tutaj nie zmienia od dłuższego czasu. Koszulka Belgii, Ianis Hadzi, Gutkowskis, Benedittini, oficjalna piłka, Miralem Pjanic, Tomasz Sołczek i koszulka Azerbejdżanu. Trzy saszetki do końca. Czy jeszcze nam tutaj coś wpadnie? Oleksandr Zinchenko, Jeremy Doku, koszulka Litwy, Jorginho, Mkhitaryan,
gulaszy, koszulka Macedonii i Islandii. Tutaj mamy zespoły Kazachstanu i Bułgarii, koszulka Mołdawii, Cipolina, Kramaricz, koszulka Walii i, przepraszam, logo Walii i Ukrainy, Lifis, Jabloński i Doherty. I ostatnia sztuka. Wynik nadal 1-1. A, tam był Bernardo Silva, teraz mi się przypomniało. Gdzieś tu był Bernardo Silva, to przecież jest Portugalia. To musimy się wrócić. O, przecież Hiszpania, Cieszynka. Tu jest Bruno Fernandes też przecież. Oj, przegapiłem coś. Mamy Portugalię 2. W tym momencie Bernardo Silva 3. I tu już chyba nic więcej nie ma. Dobrze, że się teraz namyśliłem dobrze i przeszło mi właśnie przez myśl, że przecież tam był Bernardo Silva i przy okazji jeszcze Bruno Fernandesza trafiliśmy. No i lecimy dalej. Czyli 1-3 na ten moment. Andora i jest koszulka reprezentacji Niemiec, czyli 2-3. Koszulka Luksemburga, McTominay, Hysaj, koszulka Malty, Bichel i koszulka Francji. Czyli moi drodzy, końcowy wynik to zwycięstwo Portugalii 3-2 nad zespołem Niemiec. Z fajniejszych naklejek wpadł oczywiście nasz kapitan Robert Lewandowski. No i to by było, moi drodzy, na tyle. Czekam na Wasze opinie i komentarze. Dajcie znać, jaki pojedynek chcielibyście, żebym rozegrał saszetkami właśnie z tej kolekcji Nations League Finals. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.